zostaliśmy poproszeni przez sztab Wielkiej Orkiestry, żeby zorganizować jakąś imprezę elektroniczną, więc postanowiliśmy zaprosić w związku z tym fajny kolektyw, który w Krakowie i w całej Polsce dosyć prężnie działa. Stwierdziliśmy, że czemu nie, w końcu taka duża impreza wymaga fajnych gwiazd. Zawsze lubiliśmy tego typu akcje, wywodzimy się ze środowiska punk rockowego, gdzie zawsze tego typu akcje charytatywne były przeprowadzane. Tylko kiedy byliśmy młodymi punkowcami, to tylko mogliśmy chodzić na koncerty charytatywne i rzucać tam do puszek na jakieś szczytne cele. No teraz, kiedy coś tam nam się udało pograć i zrobić, to możemy się w tego typu akcje dołączać. Sami też wcześniej organizowaliśmy tego typu imprezy. Rok temu zrobiliśmy też dwie imprezy dla Wielkiej Orkiestry, a dodatkowo zrobiliśmy jeszcze jedną dużą imprezę dla DJ Landu, dla Fundacji Mam Marzenie, razem z naszą koleżanką Agnieszką Szuścik. Także nie jest nam obce pomóc innym. I zawsze będziemy chętnie wspierać tego typu akcje. Często organizujemy imprezy, więc nie jest to nasz pierwszy raz, natomiast pierwszy raz gramy z tak zacnymi ludźmi. Natomiast w przyszłości miejmy nadzieję, że częściej będziemy organizować tego typu imprezy. Czuję się trochę jak w domu i zawsze jesteśmy tak właśnie odbierani jak po prostu mieszkańcy ludzie stąd i po prostu jesteśmy zawsze dużo cieplej przyjmowani w Rzeszowie niż w każdym innym mieście. Ja jestem rzeczywiście pierwszy raz, jestem pod wrażeniem, szczególnie ekipy organizującej, także backstage'u i wszelkich tutaj atrybutów towarzyszących, to zapowiada się naprawdę mega fajnie. Mamy nadzieję, do zobaczenia niebawem.